Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go. Artur Boruc, postać ikoniczna, postać wyjątkowa, a także wyjątkowy mecz musi być na pożegnanie tak wielkiej postaci polskiej piłki. Celtic Glasgow kontra Legia Warszawa. Dzisiaj jesteśmy obok żylety. Ta żyleta także dla Artura Boruca była bardzo istotna, ale jak wspominamy Artura, jak wspominają go kibice, zapraszamy na krótki materiał z tego wielkiego wydarzenia. Artur Boruc, jakie pan ma wspomnienia z tym bramkarzem, no bo też nie przez przypadek chyba tutaj jesteśmy. No długo można byłoby opowiadać, ale najlepsze wspomnienie to jest 6-0 z Widzewem i rzut karny. I bardzo bym sobie życzył, żeby dzisiaj też była taka okazja, żeby trafił się rzut karny i żeby Artur mógł go wykonywać. Mam nadzieję, że jakaś reżyseria to może dużo powiedziane, ale że dojdzie do takiej sytuacji. No myślę, że przede wszystkim Euro 2008 i wszystkie mecze w reprezentacji. No Artur słynnym pajacykiem no, startował nie raz, tak? To jest coś, co się nie zapomina. Próbowałeś kiedyś pajacyka na podwórku? Wielokrotnie, tak? Bez Artura, bez tego pajacyka, no myślę, że wiele bramek by wpadło i w szkole, na boisku i wszędzie. I co, wychodziło ci? No muszę przyznać, że tak, nie? Ta słynna pozycja jest trudna, nie? Więc nawet tak w szkole, na WF-ie też jest trudno strzelić, nie? Bo ta powierzchnia bramki się zwiększa i to jest taki ruch markowy Boruca, nie? To jest fajne. Umiesz takiego pajacyka jak Boruc zrobić? Nie. A będziesz się uczył? Nie. Dlaczego? Ja raczej tak... Bo lepszy jest dribbling. No ale no jakby no, bo Boruc szkoda, że odchodzi i kończy karierę, no ale no był dobrym bramkarzem. Kupę lat temu pierwszy jego mecz, jak przyszedł tu z Pogodzi Siedlce. A jeszcze go znam w Pogoni Siedlce. Grałem kiedyś w Huraganie Wołomin i miałem okazję grać w Siedlcach. On jeszcze małolatem był takim bramkarzem. Także skojarzenia z nim mam bardzo duże i tu z Legii też. Okej, czyli był pan na pierwszym meczu Artura Boruca. Jak pan wspomina ten mecz, co to było za spotkanie? Nie pamiętam, z kim oni tak grali, ale wiem, że Artur wszedł w czasie meczu. On nie wchodził od razu podstawowej. Nie pamiętam z kim, bo to już tyle lat temu, że pamięć jest ulotna. A tego karnego z Widzewem pan pamięta? Co on strzelił? Pamiętam, no. Jakie wtedy były wrażenia, emocje? Wiesz, no każdy był naładowany, żeby Artur strzela Widzewowi bramkę, no, z karnego. To było coś dla nas. Obrony karny Sachy z Manchesterem United. No i to ten legendarny mecz ze Spartakiem Moskwa. Rzuty karne. Oprócz spotkań Legii na pewno te prowokacje w stronę Rangersów, to było piękne. A w kadrze? A w kadrze chyba powrót z żywłakiem na jednym siedzeniu, to chyba jest najciekawszy powrót w historii polskiej piłki. Także to było najweselsze, bo to też jest takie normalne. Oni też tam nikogo nie udawali. Chyba tutaj ta chemia między nimi nie jest przypadkowa. I za kulisowo i wracamy do charakteru Artura. Myślę, że tak, ale wiesz co, te kulisy biorą się chyba z tego, że to jest facet, który taki po prostu jest. On nie błyszczy, nie pcha się, nie jest niewolnikiem szklanego ekranu, to nie jest celebryta, to jest świetny bramkarz. No i facet, który mam wrażenie nie zapomniał skąd jest, skąd pochodzi i po prostu jaki jest. Kozak, duży kozak. Początki przygody z piłką moje to oczy skierowane na Artura, więc tak naprawdę od pierwszych kopnięć był moim idolem i no cieszę się, że to jest osoba, za którą chciałem podążać, bo jest warto. Dużo skojarzeń. Na pewno słowo pomidor, bo z nim się kojarzy jednoznacznie. Na pewno Belfast i to, co się wydarzyło w meczu z Irlandią. Na pewno pajacyk,
Na pewno Mistrzostwa Europy w 2008 roku, na pewno Mistrzostwa Świata w 2006 roku, bo to był taki jedyny zawodnik, na który można się było oprzeć, którego można było podziwiać i który z tych turniejów wracał z podniesioną głową. No to sporo tych skojarzeń, jak na jedną postać. Kilka razy oglądałem ten wywiad, kiedy mówił Dyzma, no, Franciszka Smuda, tak niby przypadkiem, niby tak niewinnie, ale wiadomo było, o co chodzi, więc to jest jedna z najlepszych szpilek w ogóle w historii polskiej piłki. Jak słyszysz Artur Boruc, to co przychodzi ci do głowy? Jaka pierwsza myśl? Widzę szeroki uśmiech, to tych wspomnień pewnie jest masa. Dokładnie, dokładnie. Jest masa. Artur jest świetnym gościem, jednym z moich najlepszych kolegów, przyjaciół, tak? Przeżyliśmy razem wiele fajnych historii. No i dzisiaj jestem tutaj, żeby go pożegnać też, tak? Z szacunku do tego, co zrobił. No i fajnie, fajnie. Teraz w połowie też będę strzelał mu karnego, bo gdzieś tam wylicytowałem to, także też fajna sprawa i działamy. Jeżeli chodzi o charakter Artura, to jakby pan go określił? Zawsze dla mnie jest ekstra chłopak. Zawsze tu warszawiak. Mimo, że Siedlec, ale serce warszawskie tu, Legii. Niezależny, stanowczy. Idealny materiał na bramkarza. Jedyny w swoim rodzaju, potrafi prowokować, jest jednym z lepszych bramkarzy. A charakter no, widowiskowy. No, naprawdę to, co robi na boisku, to, co robi w bramce, jest coś niesamowitego. No legenda, tak? Legenda, jedna wielka legenda. Tak jak słyszymy zresztą w tle, Artur Boruc przyszedł, odszedł do Celtiku tak naprawdę i wrócił teraz. I to jest najfajniejsze, że tak naprawdę jest związany z tym klubem, ma go w sercu i fajnie, że wrócił na koniec kariery właśnie tutaj i że fajnie dzisiaj, że zakończy to meczem z Celticiem. Legenda, facet, który utożsamia się z Legią, któremu nie obce są trybuny, który był w Dolkanie Ząbki, tutaj część wspólna, ale fajny facet, prawdziwy facet, nieudawany, nie gra na emocjach, nie udaje kogoś, kim nie jest. Kibic, świetny piłkarz i normalny facet. Ma pan jakieś wspomnienie takie czysto z boiska? Jakaś interwencja, jakieś spotkanie? To co panu na myśl przychodzi? No oczywiście najgorsze, czyli samobój, jaki strzelił mu Żewłak. No ale... No, bo przecież... Okrutnie. No ja wiem, no, ale on się nie obraził przecież na to. Taki mecz zapomniany trochę, bo przegrany, ale nie z jego winy. Z jego winy to się skończyło bardzo mizernie, mianowicie z Chorwacją na Mistrzostwach Europy. I siedziałem tak, że dokładnie na wprost bramki naszej, po przerwie chyba, no i ważne, ale tyle interwencji, wyjścia z bramki. Jeden z najlepszych chyba meczów. Przykry to było, bo ci Chorwaci wystawili drugi skład, a i tak byli o klasę od nas lepsi. No. Z nami Piotrek Kuczek, który mocno współpracuje z kanałem sportowym, jeżeli chodzi o fotografię. No właśnie, od lat robisz fotografię na meczach reprezentacji Polski. Niejedną zrobiłeś się Arturowi Borucowi, do której jesteś najbardziej przywiązany. Jakie macie takie wspólne wspomnienia fotograficzne? Ciężko mi. Zawsze mi jest ciężko wybrać te jedno zdjęcie. Ale to wiesz, no musisz dla show wybrać. Mogę powiedzieć o pierwszym, pierwsze jego z debiutu. O, byłem w Szczecinie na jego debiucie, gdzie wszedł zakontuzjowanego Stanewa. I ja jako młody adept fotografii, bo to był 2002 rok. No ten sezon, 2001-2002. Udało mi się zrobić jakieś tam zdjęcie jego Robinsonadę właśnie jak puszczał bramkę, którą strzelał chyba Dubiela z Pogoni. No to takie pierwsze zdjęcie, które się ukazało później w tygodniku Nasza Legia. Jestem chyba spełniony fotograficznie, jeśli chodzi o Artura. Zawsze było ciężko go namówić na jakąś sesję zdjęciową. Zawsze. Zresztą na wywiad też. No a udało mi się to zrobić teraz. Byliśmy umówieni jeszcze przed jego wyjazdem do Stanów, ale to wszystko zostało przełożone na powrót. Trochę tych aktywności teraz było, ale w sumie sesję tylko ja zrobiłem. Robiłem mu na dachu, na stadionie tutaj, na którym jesteśmy, na stadionie Legii, przy zachodzie słońca, czyli odchodzący Artur, kończący karierę, zachodzące słońce. No to takie. Tak się udało fajnie to domknąć i z tego jestem zadowolony, czuję się fotograficznie z Arturem spełniony. No. Dzisiaj miałeś taką łezkę w oku, albo też takie wzruszenie na zasadzie trochę też takiego przekazania pałeczki? Tak, zdecydowanie miałem i musiałem się powstrzymać, bo wiem, że kamery były skierowane na niego na szczęście, więc nie było może widać, jak gdzieś się wzruszam, ale
ale tak. No. W którym momencie to było? Jak się żegnał tutaj z mikrofonem w ręku i jak się obrócił do nas ze łzami w oczach, to był moment, w którym też mi gdzieś tam musiałem się wstrzymać mocno. Więcej takich ludzi nam potrzeba w klubie, w drużynie przede wszystkim, mający Legię, nie tylko tak, ale wpisaną głęboko w serce. Kibice nie kupiliby udawanego faceta, nie kupiliby faceta, który całuje każdy herb w klubu, w którym się znajduje. Artur nie zyskał sobie szacunku kibiców przez całowanie herbów, tylko przez to, jakim jest bramkarzem i w jaki sposób do ludzi na trybunach się odnosił, w jaki sposób bronił. No, powiem wam historię zupełnie niesamowitą. Byłem wtedy w Senacie i tam odpowiadałem za Polaków za granicą, Polonię. No i pojechaliśmy do Szkocji, przychodzi do mnie ksiądz w Glasgow i mówi, musi pan mi pomóc. A co się stało? No bo Artur odchodzi. A przecież po meczu Celtiku to jest cały kościół, bo wszyscy przychodzą na mszę. Jak Artur odejdzie, no to będę w czarnej D, no. Powiedział ksiądz, ale no nie wpłynąłem na to, że jednak wtedy odszedł. Natomiast same, ja uważam, że sport właśnie musi być taki, jak jest Artur. Kiedy trzeba poważny bardzo i świetny sportowy, a kiedy nie, no to można tam trochę poluzować i wtedy całość układa się w taką piękną literę L. No i stało się. To już koniec. Artur Boruc zakończył karierę Artura Boruca na tym zielonym prostokącie. Więcej nie zobaczymy, ale pewnie tam za twoimi plecami częściej będziemy go widywać, bo wiemy, że z żyletą, z kibicami Artur Boruc i z samą Legią oczywiście jest bardzo związany. Dzisiaj podniosła chwila. Pojawiły się także łzy w oczach Artura Boruca. No i cóż, kończy się pewna epoka. Kończy się pewna epoka, jeżeli chodzi o polski futbol, a także jeżeli chodzi o polską szkołę bramkową. To tyle z Łazienkowskiej, dziękujemy i cóż, czekamy na kolejną taką legendę, czy to w barwach Legii, czy po prostu w barwach reprezentacji Polski. Naszych programów w formie podcastów możecie słuchać w aplikacji Empik Go.